Rozpoczniemy od komiksu europejskiego z wydawnictwa komiksowego. Nie, dobrze odmieniłem. Bo ogólnie nazwa jest wydawnictwo komiksowe, więc wydawnictwo komiksowe. O, może w ten sposób będzie to poprawnia dla mnie asekuracyjnie. Ogółem Herman tworzył taką serię Wieże Boys Maury. Znaczy, okej, pewnie to się czyta Wieże Beaumont. I wydawnictwo komiksowe od jakiegoś czasu skrupulatnie wydaje, na początku 5 tomów, potem dali parę miesięcy oddechu, żeby ci, którzy zbierają tą serię, mieli czas sobie uzupełnić kolejne albumy, bo to wiadomo, tak od razu 5 tomów to nie jest przecież taki hop-siup. I już ostatnio wyszedł na rynku polski tom 6 Sigurd. Ogółem akcja Wiesz, Boys, Maury dzieje się, jak to powiedział Sebastian Frąckiewicz, w czasach, kiedy były zamki. Czyli to jest tak jakoś XI, XII wiek, coś takiego. Nie jest to tak istotne. Istotne jest to, co Herman chce opowiedzieć za pomocą tych komiksów, za pomocą tej historii. I ogółem, dlaczego mówię o tych, że były zamki? Ponieważ zawsze to wszystko było osadzone tak skrupulatnie w naszych realiach. W historycznych oczywiście, ale w prawdziwych realiach. I nie było magii. Nie było magii, nie tej przyprawy, po prostu czarów, jakichś tam nadprzyrodzonych rzeczy, że to jest o rycerzach, ale tam nie ma żadnych czarodziei, nie rzucają fireballami, jakby byli tej, no, jakby to była po prostu nieskończona ilość many, jak w Diablo, nie, w Diablo akurat, to przepraszam, to w innych komiksach Diablo było many i były te miksturki, które się trzeba było wypić. W każdym razie w tom szósty już w pewnym momencie trochę, znaczy bardzo w pewnym momencie, w zasadzie cały tom szósty to jest taka zagadka, ponieważ przez cały czas wszyscy czytelnicy mieli wrażenie, że tych czarów nie ma, aczkolwiek w tomie szóstym już dochodzi do pewnych nadprzyrodzonych właśnie tajemniczych zjawisk. Można sobie to na różne sposoby tłumaczyć. Ja nie będę w żaden sposób wnikał, co tutaj jest takiego magicznego. Chciałbym, żebyście sami wzięli ten komiks do ręki i powoli odkrywali, co też Herman tak ukrył na kartach tego komiksu. A okej, ponieważ ci z was, którzy znają 5 poprzednich tomów, to wiedzą, że każdy tom jakby to jest osobna historia i często bohaterowie to są postaci, które faktycznie występowały w poprzednich tomach, aczkolwiek nie ma tutaj jednego głównego bohatera. Chociaż z drugiej strony akurat coraz częściej można spotkać w tych tomach przygody Aymara The Boys Maury, który wraz ze swoim Gierkiem Oliwierem przemierza przez chrześcijańską Europę i ma taki cel, że chciałby kiedyś odzyskać swój zamek. I na początku tego komiksu właśnie Aymar ze swoim Gierkiem spotkają białego, śnieżno-białego konia z takim złotym, jak to nazwać, nie koroną, takim diademem na głowie tego konia i ten koń, chcą go właśnie złapać, ale on ucieka i wszystko wskazuje na to, że to był duch. W okolicznej miasteczku właśnie dochodzi też do... Znaczy nie dochodzi, ale dowiadują się, że ten koń się znów pojawił i rozpoczyna się jakaś sprawa, którą wszyscy myśleli, że już dawno, dawno temu została zamknięta, zapomniana i kluczyk wyrzucona. Aczkolwiek się okazało, że jednak sprawa tego całego ducha konia powraca. No i teraz właśnie przed czytelnikiem jest wyzwanie, czy to jest faktycznie jakieś to są zwidy, czy to faktycznie to jest duch, w jaki sposób ta akcja się rozwinie. No to chciałbym, żebyście mieli czystą kartę, tylko informacja, że jest ten koń, ten koń prawdopodobnie jest właśnie jakimś duchem, albo jakąś tam zjawą, albo w ogóle on nie istnieje, tylko to są jakieś zwidy, które można sobie w logiczny sposób wytłumaczyć. O co chodzi z tym koniem, to odkrycie sami. W każdym razie ja bym chciał jeszcze powiedzieć coś o tle w tym albumie, czyli o pokazanie chamstwa i pijaństwa tej całej grupy rycerzy. Ponieważ nam się zawsze wszystkim wydaje, że rycerz, ten obłędny rycerz z niczym Zawisza Czarny przyjedzie na tym swoim białym koniu i weźmie tę księżniczkę, że rycerz to jest taki symbol tej rycerskości, że jest szarmancki, że uczciwy, że miły. A tutaj Herman pokazuje w swoim komiksie, że nie do końca tak jest, że rycerze to byli też piusy, chamstwo, pospólstwo, świnie i wobec siebie są naprawdę bardzo mało kulturalni, denerwują siebie nawzajem. Pokazuje właśnie taką ciemną stronę tych wszystkich czasów.
ciekawa przygoda. Komiks, który się pojawia na rynku europejskim już od jakichś 20 lat i myślę, że wszystkim miłośnikiem komiksu europejskiego, takiego klasycznego, jak na przykład Torgal, to wie, że Boys Maury przypadną jak najbardziej do gustu. Także tą szósty Sigurd, który jest bardzo, bardzo tajemniczą historią i mam nadzieję, że jakby ten album odrywany od poprzednich albumów, poprzednich tomów nie zniechęci was do tej serii.